Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na kolejny film z przesadzania roślin. Mam tutaj jedną nową zakupioną roślinę oraz jedną roślinę, która jest u mnie już od naprawdę dawna. Ta, która jest u mnie od naprawdę dawna, to jest Syngonium Emerald Gem, czyli Syngonium Variegata. Ten liść chyba jest najładniej wybarwiony z nich wszystkich. Tutaj mam. Ona ma tutaj, powiedzmy, dwa stożki wzrostu. A powiedzmy, że to jest dół matecznika. No, chyba najprościej tak to określić. Także tutaj jest jedna roślinka, tutaj jest druga roślinka i tutaj widać jeszcze pęd, który wcześniej był, ale go uciąłem. Dlatego, że kompletnie poszedł w regres, a samej zielonej rośliny nie chciałem mieć. A tutaj mam kompletnie nową roślinkę, niedawno zakupioną na Festiwalu Roślin w Katowicach. Mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć, co to dokładnie przyszło. Co dokładnie zakupiłem. No, także... To jest nawet duża sadzonka jak na roślinę w doniczce o średnicy około 6 cm. No, to jest szóstka akurat. Wcale za nią dużo nie dam, a naprawdę mi się ta roślina bardzo spodobała, jak ją zobaczyłem. Ten kotyledon. Nigdy jakiejś innej odmiany z tego gatunku nie miałem, także zobaczymy, jak będzie mi się sprawował, ale mogę Wam powiedzieć, że naprawdę ma takie futrzaste te łapki. Te liście, które przypominają właśnie kształtem łapki. Tak mi się spodobało, że no po prostu musiałem ją mieć. I spójrzcie, jak ona wygląda. Dokładnie. No. Bardzo słodka jest ta roślinka. Także... Te dwie rośliny będziemy przesadzać do takiej mojej, no powiedziałbym, że bardzo zwykłej mieszanki, gdyż jest to troszeczkę ziemi kompostowej, bardzo dużo włókna kokosowego, trochę perlitu oraz jeszcze na dodatek do tego, zawsze zapominam nazwy tego drugiego sluźniacza, którego zawsze używam, ale to jest znowu jakaś skała wulkaniczna, no właśnie, pumex. No, także i do tego pumex. Zazwyczaj to robię w proporcjach około 50-40% tych rozluźniaczy, czyli perlit oraz pumex, w proporcjach 50-50 do siebie, a około tutaj będzie, no tak, 35-45% włókien kokosowych, ziemi kokosowej, różnie to nazywają, no i reszta to będzie ziemi kompostowej. I w większości w tym roślinnymi naprawdę, ale to naprawdę ładnie rosną. Zanim jednak przejdziemy do przesadzenia tych dwóch roślin, chyba widzicie mój nowy nabytek tutaj. Jaka wielka to jest Calathea Network. Za 19,98 czy 95, nie pamiętam jak obie akurat robi ceny, ją wyrwałem i to wcale nie na półce śmierci jeszcze stała, tylko normalnie była przeceniona. Jest ona w doniczce plastikowej, dalej w podłożu kokosowym, tak jak została kupiona, w podłożu produkcyjnym. I ta doniczka naprawdę jest wielka z tą Calatheą. No spójrzcie tylko na nią. Jaka ona jest ogromna. No za 20 zł nie mogłem odpuścić, a Calathei u siebie jakoś bardzo dużo nie posiadam, bo nie umiem w nie, także nawet gdybym stracił tą Calatheę, mam nadzieję, że nie, to nie będzie mi jakoś jej bardzo mocno szkoda. A Calathea Network, tak mogę powiedzieć, że od zawsze chciałem mieć. Podobała mi się wtedy, od wtedy, kiedy ona była za mniej więcej 150 zł, taka roślina do kupienia. No, bardzo mocno spadły ceny Calathei w tym roku, to co mogę Wam powiedzieć. Także za 20 zł to naprawdę niezły deal mi się udało zdobyć. Także jestem z niej zadowolony, nie będę jej przesadzał, broń Boże, w tym sezonie. Także całą zimę sobie spędzi w podłożu produkcyjnym i to jest pewne.
nie będę jej narażał na dodatkowy stres, jeżeli chodzi o przesadzanie, bo ja w podłożach produkcyjnych, no co mogę powiedzieć, mi rośliny nie umierają w podłożach produkcyjnych. Jakoś przez tyle lat, ile samemu roślinami się opiekuję, jeszcze żadna tylko i wyłącznie przez podłoże produkcyjne mi nie wpadła. Nie wiem. A to nic, bierzemy się powoli za przesadzenie tych dwóch roślin, o których mówiłem. Także najpierw będziemy tą roślinę oczyszczać z mchu, a tą roślinę oczyszczać z ziemi. Także... A! Jest tutaj tacka. No i zaczniemy od tej rośliny z mchu. Jeżeli chodzi o to, jak najlepiej oczyszczać rośliny z mchu, jeżeli on jest zbity czy coś w ten deseń, najlepiej całą roślinę zamoczyć i później powoli rolować ten mech. O tak. Tutaj nie jest aż tak jakoś mocno przerośnięty system korzeniowy na górze czy na dole. Są rośliny z mocno przerośniętym systemem czasami, ale to spokojnie da się go wtedy normalnie też oczyścić. Nie trzeba na to poświęcać dnia, dwóch dni, kilku godzin. W kilkanaście minut każdą roślinę da się oczyścić z podłoża, w którym aktualnie rośnie. A to, że trochę roślina zawsze straci korzeni, no to... No co wam mogę powiedzieć? Zawsze przy przesadzaniu troszeczkę korzeni roślina straci. Także... Widzicie, jak ja to mniej więcej oczyszczam. Wszystkie takie korzenie, które no widać, że nie są zdrowe, też należy usunąć podczas oczyszczenia rośliny z podłoża, w którym ona aktualnie rośnie. Także samo przesadzanie roślinie na pewno wyjdzie na dobre, biorąc pod uwagę, że ona w tym mchu spędziła 18 miesięcy, tak mniej więcej. Nie wiem, szczeliłem teraz tą liczbą, bo nie pamiętam, kiedy ją włożyłem akurat do tego mchu i do tej doniczki. Także... Na pewno w nowej doniczce poczuje się ona lepiej. Ciach, ciach, ciach... I za chwilę już kompletnie nie będzie tutaj mchu. To tak, ja ją rozmnażam, a tutaj jeszcze sadzonka pędowa jest. No, za chwilę wam to pokażę, jak to dokładnie z bliska tutaj wygląda. Tylko ostatki mchu już wyciągam. Z racji tego, że przesadzam ją do ziemi, nie do semihydroponiki, czy tam hydroponiki, czy do innej mieszanki, w której musiałbym kompletnie usunąć pozostałości organiczne z korzeni. Także troszeczkę mchu samego w sobie tutaj zostanie. Nie będę się jakoś na nim mocno rozwodził, także o. Zobaczmy, czy to mi się uda wam teraz pokazać. Spójrzcie, że tutaj jest właśnie pęd, z którego została ta roślina normalnie wcześniej ukorzeniona i wyrósł. Tutaj jest pęd w tym miejscu. Wyrósł kolejny pęd, do którego uciąłem, i tutaj są teraz dwa stożki nowe wzrostu. O, troszeczkę systemu korzeniowego musiałem w tej roślinie usunąć. Ale mam nadzieję, że to wyjdzie i na dobre. Te liście, które aktualnie tutaj są, można powiedzieć, że zazwyczaj spisuję na straty, jeżeli muszę dużo systemu korzeniowego usunąć. Biorąc pod uwagę też, że one mają jakieś tutaj skazy drobne, także nic się nie stanie, jeżeli roślina niektóre z nich odrzuci. Okej, okay. Także tę roślinę sobie odłożę na razie na bok tu. I teraz weźmy tą małą roślinkę. Zobaczmy, czy tutaj jest w ogóle sens usuwać cokolwiek z ziemi. No,
troszeczkę jest sensu, żeby usunąć minimalnie tej ziemi, w której ona teraz się znajduje. Może nie jakoś, nie wiadomo jak dużo, ale troszeczkę. Nie wiem, czy ktoś od was zaglądał na moje Allegro niedawno, na mój sklep, który tam prowadzę. Jak mogliście zauważyć, sezon sprzedaży na ten rok na razie skończyłam. Od razu mówię, że sprzedaży regularnej. Nieregularna sprzedaż zawsze czasami może się pojawić, ale nie jestem w stanie tego przewidzieć, jak będę stał z czasem aktualnie. Także nie mogę wam zagwarantować, czy oraz kiedy mogą pojawić się jakiekolwiek nowe oferty, jeżeli chodzi o rośliny. No. Jakoś dużo tutaj nie będę usuwał tej ziemi, troszeczkę ją tylko naruszę. Okej. Wstawię ją teraz tutaj. No i przejdźmy już do sadzenia. Co my tutaj mamy? Okej. Mam tutaj troszeczkę mojej mieszanki, którą teraz jeszcze wymiksuję. Jest gotowa. Ciach. Jakoś długo mi to nie zajęło. Także tą roślinę, jak i tą roślinę będziemy sadzić do doniczek plastikowych o średnicy około tam 12 cm. Jedna wyląduje w osobnej osłonce, a druga w troszeczkę innej osłonce. Także... Okej. Gdzie jest ta doniczka? A, jest. Do tej zasadzimy akurat syngonium. Że... Wracając do sprzedaży. Tak jak mogliście zauważyć, aktualnie nie ma regularnej sprzedaży. Nieregularna może się pojawić, ale sam nie wiem kiedy i czy będzie coś w ten deseń prowadzona. Także zobaczę jeszcze, jak to będzie, jak będę stał z czasem. Na razie wszystkie przesyłki, które miałem wysłać dzisiaj. A dzisiaj w ogóle jest który? No, aha. Które miałem wysłać wczoraj, czyli 17 zostały wysłane. No bo teraz jak to nagrywam jest już 18. Zostały wysłane. No i teraz będę się powoli szykował na kolejny rok, kolejny sezon. Także zobaczymy, co przyniesie rok 2023, jeżeli chodzi o rośliny u mnie. Mam oczywiście jakieś plany, jakie rośliny bym chciał zamówić, od jakich dostawców bym chciał zamówić, w co bym chciał pójść. Mam nadzieję, że też będziecie mieć trochę wpływu na to, co może się u mnie pojawić. No bo chciałbym po prostu zbadać, jakie odmiany choi byłyby pożądane na przyszły sezon. Ale o tym jak oraz... O tym ogólnie jak to będzie wyglądać oraz kiedy to będę robił, no to... Co mogę powiedzieć? Dowiecie się w swoim czasie, dlatego że no... Na razie muszę po prostu określić u siebie taki wstępny zarys, jak to będzie wyglądać, ile transportów będzie do mnie mniej więcej przychodzić. Powoli będę się kontaktował z eksporterami, jak tam sytuacja u nich wygląda. Także myślę, że zacznie się to klarować mniej więcej w grudniu, czy tam w styczniu, jak będę zamawiał na to, aby mniej więcej w lutym zaczynały do mnie przychodzić rośliny. No bo co mogę wam powiedzieć, importy podczas zimy są naprawdę dobre. Wtedy szybko, raczej wszystko idzie i sprawnie, nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o terminowość czy czasowość lotów. Także mniej więcej wam nakreśliłem zarys to, że na razie po prostu sobie myślę, co można by zamówić, a jeżeli plany dojdą do skutku, no to będzie ciekawie. Mogę wam zagwarantować już teraz. Ale czy plany dojdą do skutku, to jest też troszeczkę czynników kompletnie ode mnie niezależnych, także zobaczymy, jak to wyjdzie.
Zobaczymy, czy eksporterowi uda się po prostu mi kilka roślin załatwić. Lub kilka, lub dużo więcej. Gdyż mam plany co do roślin, które, no, powiem tak, u mnie były w małej ilości. W małej, jeżeli chodzi o ilość samych roślin, w małej ilości, jeżeli chodzi o ilość odmian. A mam możliwość, żeby zamówić naprawdę dużo odmian i naprawdę dużo sztuk. A czy to się uda? No to się jeszcze okaże. Raz będą to rośliny w naprawdę fajnym, małym rozmiarze. Takim idealnym, by powiedzieć, można by powiedzieć, na to, żeby zapełnić, żeby skompletować swoją kolekcję naprawdę dużą ilością odmian za rozsądną cenę. Tak naprawdę muszę wszystko naokoło mówić, żeby nie powiedzieć dokładnie, o co chodzi, o jaką roślinę chodzi, nie podać dokładnej ilości sztuk, no bo nie chciałbym tego zdradzać, póki nawet nie wiem, czy na pewno to się uda. A zresztą to jest po części też tajemnicą przedsiębiorstwa. No. Także mam syngonium już zasadzone. No i wstawię je do jakiejś tam odzdobnej doniczki, osłonki. Tak? Nie wiem, gdzie je jeszcze dokładnie postawię, ale mam nadzieję, że sobie słodko będzie później wyglądać u mnie, powiedzmy, na biurku. To teraz weźmy kolejną doniczkę. O, jest. Tak. Także powiedziałem wam mniej więcej już o tym, że powoli tak mniej więcej myślę o planach, co tam bym mógł w przyszłym roku sprowadzić, zaimportować. Jeżeli się zastanawiacie, tak teraz mnie myśl naszła. Dlaczego nie mam po prostu roślin z Holandii, z Danii, z Niemiec, z Włoch? Bo tam też często idzie dostać rośliny fajne. Kolekcjonerskie mam na myśli w większej ilości. No to mogę wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo się jakość tych roślin popsuła. Naprawdę. Tak jak Wioń był u mnie na kontroli, mówił o jakości tych roślin. Czy tak jak ja widzę w sklepach internetowych, jakie jakości te rośliny się pojawiają, no to co wam mogę powiedzieć? Jest katastrofa, tak z mojego punktu widzenia, względem tego, co wcześniej było. Tak samo jak rozmawiałem, jeżeli chodzi o ilość szkodników, jakie można znaleźć na tych roślinach z Holandii szczególnie, no to to się po prostu czasami w głowie nie mieści, ile tego jest tam. No. Niestety. A ja roślin ze szkodnikami, no tak jak każdy, nie chciałbym zamawiać, także póki co wszystkie takie rośliny raczej z Europy sobie odpuszczam. Zobaczymy, co będzie dalej. A druga rzecz, to ceny roślin w Europie są, szczególnie kolekcjonerskich roślin, są naprawdę niestabilne. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, że czasami z dnia na dzień potrafią mocno spaść, czy mocno wzrosnąć do góry, bo to też tak działa. I nagle import danej odmiany, danej rośliny, powiedziałem import, i czasami sprowadzanie danej odmiany, danej rośliny przestaje się kompletnie opłacać. Albo zaczyna się opłacać, ale zazwyczaj to jest tak, że jakąś roślinę się kupi, a później jej cena naprawdę, ale to naprawdę w hurcie będzie spadać. Jeżeli chodzi już o zakupy europejskie, mam na myśli roślin kolekcjonerskich, nie mówię tutaj o roślinach takich naprawdę typowych, które można bez problemu dostać w większości marketów, bo to w danych czy w dyskontach. No więc, na czym to ja skończyłem?
że rośliny w Holandii są naprawdę słabej jakości. Aha, i konkluzja jeszcze od tego. Taka mnie naszła konkluzja od konkluzji, która mi się nagle przypomniała. No. Zawsze w nocy mi się jakoś najlepiej myśli. Nie wiem. A jest dziwne też takie myśli mnie nachodzą. A która w ogóle godzina jest? No tak, pół godziny po północy teraz jest, jak to nagrywam. No. Więc na czym to ja skończyłem? Rośliny w Holandii naprawdę są teraz słabej jakości i dużo szkodników można na nich spotkać, choć wiadomo, paszporty rośliny mają, niby powinny być badane, a później prawo holenderskie jest tak skonstruowane, że to na mnie spoczywa obowiązek zwalczenia tego szkodnika, który do mnie oni przywieźli. Świetnie. I to jest taka konkluzja do kolejna, którą chciałbym zrobić, że w sklepach internetowych teraz no, też pojawiają się rośliny dużo słabszej jakości. A na dodatek, biorąc pod uwagę aktualną inflację, koszty wszystkiego dosłownie rosnące, a ceny roślin, jak możecie zauważyć, no nie rosną aż tak bardzo, no to na czymś trzeba zaoszczędzić. No. Więc zaoszczędzamy czasami na kosztach roślin, jeżeli uda się nam tanie kupić. No i na obsłudze najprościej jest zaoszczędzić, więc dostajemy rośliny gorszej jakości, obsługa też jest gorsza, a obsługa mam na myśli pakowanie, samą wysyłkę, ilość ludzi, która to pakuje, więc musi szybciej zapakować, więcej uszkodzeń, które pojawiają się podczas pakowania, to wszystko to jest taka sieć naczyń powiązanych. No, co tu dużo mówić? Niektórzy na czymś jak oszczędzają, to później jakość będzie dramatycznie, ale to naprawdę dramatycznie spadać. A to mówię tylko dlatego, że bo ja też czasami oglądam roślinnego YouTube'a i widzę, że jak niektórzy dostają paczki, to rośliny nie są takiej jakości, jakie one naprawdę powinny być. A to jest po części, bo nie mówię, że wszystko, po części jest to po prostu spowodowane chęcią cięcia jak najbardziej kosztów. No. Także tą celosję już sobie pięknie tutaj przesadziłam. Tak teraz ona wygląda. Oj, mam nadzieję, że choć trochę fokusu tutaj złapę. To sobie zrzucę, to też sobie zrzucę. I ciach. Dobrze. Tam myślę, wymyśliłam, że takiej akurat ceramicznej osłonce sobie normalnie postawię i ją postawię akurat w jak najbardziej słonecznym miejscu, ze względu na to, że to jest sukulent, a u mnie sukulenty najlepiej rosną po prostu na południowym parapecie, ewentualnie u mnie na biurku, który jest od strony północnej, o dziwo. Także zobaczę jeszcze, gdzie to dokładnie postawię, ale im więcej światła temu zapewnię, tak myślę, to tym będzie lepiej. O, jeszcze troszeczkę ziemi tutaj zostało, także myślę, że już powinno być dobrze. No to kończąc wszystkie wątki, które w ogóle zacząłem, mniej więcej powiedziałem wam o tym, co mniej więcej zamierzam robić, że powoli się szykuję do tego, co będzie w przyszłym roku, do importów, które będę robił, że mam nadzieję, że wy również będziecie mieli wpływ na te importy. Jak mi tak bardzo, bardzo wstępnie, to będzie wyglądało tak, że udostępnię gdzieś ankietę dotyczącą hoi, szczególnie na tym mi zależy, jakie mogę zaimportować i wy będziecie wyrażać swoje, powiedzmy, zainteresowanie daną odmianą. Najlepiej to by tak nazwać. Nie będzie to równoznaczne z zarezerwowaniem rośliny, z zakupem rośliny czy czymkolwiek. Po prostu z samym zainteresowaniem, nawet cen tam nie będzie podanych, gdyż ja sam nie będę wiedział dokładnie, ile ta roślina mnie będzie kosztować w czasie, kiedy będę mniej więcej szukał, kiedy będę robił właśnie
to, co chcę przekazać, że sam nie będę wiedział cen w momencie, kiedy będę udostępniał ankietę dotyczącą zainteresowania danymi odmianami hoi. No. No, cenę przewiduję mniej więcej. Później robię aktualizację przewidywań ceny przed samym złożeniem zamówienia, czy wszystko mniej więcej jest tak, jak powinno być. No a cenę ostateczną, tyle ile dokładnie ona mnie wyniosła, no poznaję dopiero po imporcie. Zazwyczaj to jest niżej od moich przewidywań, z czego się naprawdę bardzo cieszę. No, ale cen takich sprzedaży no po prostu nie mogę Wam udostępniać. Także szykujcie się, bo będzie, mam nadzieję, że przyszły rok będzie fajny, jeżeli chodzi o importy roślin. O roślinach z Holandii Wam powiedziałem, że no nie zachwycają teraz naprawdę. Choć coraz więcej kolekcjonerskich roślin się pojawia, to nie chciałbym zaryzykować tego, że zainwestuję, bo wydam to jest naprawdę złe słowo w tym kontekście, że zainwestuję po prostu jakąś pulę mojego budżetu na dostawę z Holandii i później będę miał z nią same problemy. Już nawet ostatnia dostawa z Holandii, którą miałem, teraz jest 2021, tak? Nie, 2022. W 2021, którą miałem ostatnio mniej więcej w sierpniu, no to nie była już takiej jakości, jakiej ja bym chciał, żeby były takie dostawy, także wtedy zakończyłem swoją przygodę z Holandią i nawet teraz, jak mi wysyłają oferty, to z nich po prostu nie korzystam. Bo dostaję czasami oferty na fajne rośliny, ale biorąc pod uwagę ryzyko oraz dostawcę, od którego dostaję te oferty, no to nie. Ja też nie chciałbym sprzedawać roślin, które są gorszej jakości. A wiem, że te rośliny, szczególnie te takie choje, które Wam sprzedawałem w doniczkach około średnicy około 5 cm, no, one są naprawdę dobrej jakości, bo ilość reklamacji, jaka na te choje była, jest bardzo, ale to bardzo niska. Nie dostawałem naprawdę jakiegoś tam większego niż zazwyczaj odzewu, jeżeli chodzi o reklamację. Można by powiedzieć, że był stanowczo niższy niż w takim typowym, w typowych moich wysyłkach. Także sądzę po prostu, że naprawdę dobrej jakości tamte rośliny były. Bo to jest tak, że jeżeli nie dostaję żadnego odzewu lub dostaję je pozytywny, no to wiadomo, że liczy się to na pozytyw. Ale jeżeli jest reklamacja lub cokolwiek, zgłoszenie niezgodności z umową, no to wtedy się liczy jako odzew negatywny i ten procent do odzewów negatywnych do pozytywów, czyli albo brak odzewu, albo pozytywny, jest naprawdę, ale to naprawdę stanowczo niższy niż zazwyczaj. Dlaczego ja w ogóle o tym powiedziałem? Nie wiem, jak ja doszedłem do tego wniosku, odbiegając od Holandii. No, ale to są moje takie pogawędki już wieczorne. Czy jest coś jeszcze, jakiś temat, o którym chciałbym Wam powiedzieć? A, no tak, filmy. Jak mogliście zauważyć, no filmy pojawiają się raz w tygodniu u mnie na większą ilość filmów czasu po prostu nie mam. Mam trochę dużo na głowie, trochę zbyt dużo na siebie wziąłem też teraz. No ale nic, niektóre rzeczy po prostu muszę zrealizować. I jak je zrealizuję, to myślę, że filmy też będą się inne pojawiać, ciekawsze. Wiem, że już to mniej więcej ostatnio mówiłam. Wyszło jak wyszło. Według mnie niektóre filmy były ciekawsze, niektóre filmy były takie, żeby zapchać jeden tydzień może. Choć też bym tego tak nie powiedział, bo każdy film naprawdę miał fajny, pozytywny odzew, za co naprawdę bardzo Wam dziękuję. I tak jak mówię, no trochę mam teraz na głowie, także mam nadzieję, że filmy dalej będę wypuszczał tak, jak mniej więcej teraz wypuszczam. Jak się troszeczkę odrobię z robotą, no to myślę, że inne filmy też będą się pojawiać. Jeden film czeka na montaż z Teneryfy. Nie wiem, czy go zmontuję jeszcze. Zastanawiam się nad nim,
czy wypuścić taki jeden film, który na Teneryfie nagrałam. A jeżeli macie jakieś inne pomysły na film, dokładnie jakiś film chcielibyście zobaczyć, czy zauważyliście coś u mnie, co kompletnie nie jest popularne u jakiejś innej osoby, która też nagrywa filmy na YouTubie, czy też nie musi nagrywać kompletnie filmów na YouTubie i chcielibyście, żebym jakiś temat rozwinął, czy kiedykolwiek poruszyłem jakiś temat, który tak można by powiedzieć, że stłamsiłem, lekko powierzchownie go przeleciałem i to jest koniec, żebym nagrał z tego dużo więcej odcinków, możecie oczywiście o tym napisać w komentarzach, będę wam bardzo za to wdzięczny, bo co wam mogę powiedzieć, dla mnie niektóre rzeczy wydają się kompletnie normalne, ale dla innych nie są. I może chcielibyście, żeby jakiś temat naprawdę rozwinąć, poruszyć go tak, jak jeszcze inni go nie poruszali. Lub coś w ten deseń, żeby zrobić. Mam też taki pomysł na film, aby nagrać wam, żeby na serio wam udowodnić, że ja tymi roślinami jakoś bardzo mocno się nie zajmuję. Jak wygląda moja taka typowa sobota, jak mniej więcej podlewam rośliny. No a na podlewanie roślin mniej więcej poświęcam 2-3 godzin. Tyle, ile roślin ja posiadam u siebie, to jest około 2-3 godzin podlewania samego. A samego przeglądu, no to kilkanaście minut, no bo więcej nie ma sensu. Większy przegląd robię mniej więcej 2 razy do roku, choć może z tego też by film był fajny. Zobaczę. Także mam nadzieję, że powoli te filmy będą wychodzić. Mam plany mniej więcej, jak ten kanał będzie się rozwijał. I to nie są plany takie na miesiąc w przód, 2 miesiące w przód. Tylko to są plany na... raz, dwa... około 5 lat w przód. No. To są plany mniej więcej na około 5 lat w przód, jak dana jak moja firma, którą będę chciał założyć, będzie się rozwijać, oraz jak ten kanał będzie chciał się rozwijać. A czy do tego dotrwamy? No zapewne tak. Mam nadzieję, że powoli będę do tego dążył i... i że kanał na pewno się powtórzy. Będzie się rozwijał w tym kierunku, do którego ja bym chciał, żeby się rozwijał. To nie jest też taki bardzo sztywny punkt, że ja chcę mieć x subskrypcji oraz x wyświetleń na dany rok. Nie. Ja chcę po prostu powoli podążać za celem rozwoju tego kanału, że tak powiem. I żeby... jakby to ubrać w słowa. Że to nie jest tak, że to musi być i koniec. Jeżeli się zdarzą jakieś okoliczności losu, że będę musiał kompletnie zmienić perspektywy kanału, no to na jakiś kompromis będę musiał pójść. No nie da się ukryć. Są rzeczy niezależne ode mnie. Są rzeczy, które są zależne ode mnie. Niezależne ode mnie, no po prostu się dzieją. Zależne ode mnie, no mam wpływ. Jakiś tam mniejszy, większy. No i tak chcę pokierować tym wpływem moim, jaki mam na ten kanał, jaki mam wpływ na tą firmę. O, jedna rzecz mi się przypomina. Ale to za chwilę, jeżeli chodzi o importy. Żeby powoli dążyć do wyznaczonego kiedyś tam celu. Który powoli na pewno będę też modyfikował w czasie, bo to nie jest nigdy tak, że ja sobie coś założę. Na pewno to będzie zrealizowane. W większości plany trzeba modyfikować i dostosowywać do warunków, które aktualnie zaistniały. No ale jakoś sobie z tym radzę. Powoli jeszcze nie zwariowałem. No. Także... mam nadzieję, że do tego momentu dotrwaliście, słuchając tego, jak ja gadam. Mam nadzieję, że nie od rzeczy, bo te dwie roślinki już dawno przesadziłam. Dobrze. Mam nadzieję, że te dwie roślinki naprawdę pięknie będą sobie rosły. Nie wiem dokładnie, gdzie je jeszcze postawię. Ale tak jak jeżeli chodzi o Mycozoium siamensa, chyba tak to się wymawiało, a za tamtą witliczkę. Na pewno w przyszłości w filmach będę wam mówił, jak to się u mnie rozwija. I jeszcze taka maluteńka, tyci, dygresja.
jeżeli chodzi o import roślin. Jak to jest, że niektórzy uważają, że zorganizowanie importu to jest od tak wstrzyknięcie palcem i za tydzień już będzie miał rośliny. Takie kompletnie rzucone w eter pytania. Bez większego kontekstu. A nie mówiąc już o minimalnej ilości zamówienia, jaką należy zamówić, żeby dany import był opłacalny, no bo wiecie, że za kilkaset dolarów to nie opłaca. No w sensie może nie wiem, czy wiecie, ale powiedzmy sobie szczerze, tak. Takie porównanie wam dam. Nie opłaca wam się jechać do sklepu po coś za 10 zł, tylko po to, chyba że jest to ekstremalnie potrzebne, ale wolicie sobie zebrać po prostu ilość rzeczy, jakie macie kupić w sklepie i powiedzmy wydać 100 czy 500 zł. Wtedy na raz i wtedy optymalizacja kosztów transportu czy samego waszego czasu poświęconego, no bo ja też to muszę liczyć, że czas poświęcony na coś to jest jakimś kosztem, to wtedy na daną ilość produktów się to równomiernie składa i jest jak najniższy. O, to jest bardzo dobre porównanie, co dałem. I zorganizowanie importu to nie jest tydzień. Nie, no, czasami 2 tygodnie samo zorganizowanie. W sensie dogadanie się z eksporterem już ostateczne i złożenie przez niego wszystkich dokumentów to jest jako zorganizowanie. A później jeszcze wyeksportowanie tego, przyjazd tego, opieka nad tym, aklimatyzacja. To gdzie to? Aklimatyzacja trwa minimum tydzień w przypadku niektórych roślin. Niektórych, zaznaczam, oraz specjalnie eksportowanych. Wiem, że nie, dla niektórych to jest nie do pomyślenia, że po tygodniu, po imporcie rośliny można wysłać, ale naprawdę nie zauważylibyście różnicy między rośliną po tygodniu, a rośliną po 2 miesiącach, która u mnie stała. Oprócz tego, że ta po 2 miesiącach jest większa, no bo zdążyła urosnąć. No. Oczywiście to wszystko zależy od zapewnienia danych warunków aklimatyzacji, szybkości aklimatyzacji, no bo aklimatyzacja może trwać między tydzień w zależności od rośliny i odmiany i gatunku do około 2 miesięcy. Bardzo duża rozbieżność. Tak samo jak straty podczas importu mogą sięgać między 5 a 70%. I to wszystko trzeba mniej więcej oszacować od ryzyka danego importu, gatunku rośliny, jakiej się importuje, skąd się importuje i od danego eksportera, jaką linią lotniczą to będzie przewożone oraz mniej więcej ile czasu spędzi w transporcie. Więc nie zwracajcie uwagi na te miny, które robiłem pewnie podczas tego, jak to mówiłem. Także takie luźno, bardzo luźno rzucone pytanie w eter. Czy naprawdę są osoby uważające, że w tydzień da się rośliny importować? Może troszeczkę przemodelowałem to. I to jeszcze taką bardzo, bardzo rzadką, którą ledwo co mogłem znaleźć informację o. No nic. Ale tacy ludzie są ludzie i ludzie. Tacy ludzie też istnieją. No. Wygadałem się naprawdę mocno. No co wam mogę powiedzieć? Mam przed sobą trudniejsze miesiące. Czasami będą łatwiejsze tygodnie. Mam też niektóre dni lektorskie, także czas na nagrywanie filmów na pewno będzie w międzyczasie. Czas na montaż tego jednego filmu z Teneryfy mam nadzieję, że też się znajdzie. I myślę, że o wszystkim wam powiedziałem. Z tych roślin, tą, którą kupiłem na festiwalu roślin, jestem naprawdę zadowolony. Oraz mam nadzieję, że to syngonium będzie mi pięknie rosło. Nie wiem jeszcze, gdzie je postawię. Biorąc pod uwagę, gdzie ono stało, to myślę, że nawet je mogę dać na moje biurko i będzie sobie w którymś tam miejscu stało.
Mam też takich kilka projektów, które będą trwały tygodnie. Jeżeli chodzi o rośliny, czy cokolwiek związanego z roślinami, czy co chciałbym wstawić na kanał, na ten mój kanał. Także nie wiem, kiedy to się pojawi. Nie mam tych projektów jeszcze jakoś mocno rozpoczętych. Na razie kompletuję materiały powoli. Unboxing roślin myślę, że może też jakiś się kiedyś pojawić. Także... No muszę to już kończyć. Mam nadzieję, że taka naprawdę mocna dygresja, luźna gadka moja, Wam się spodobała. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że ktokolwiek do tego momentu dotrwał. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo mocno za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, zachęcam Was mocno do subskrypcji tego kanału, żeby nie ominąć innych filmów moich. Ja się z Wami tutaj żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!